Cześć wszystkim, z Wami Wika i mój kolejny odcinek, w którym walczę ze zdrabkami. Dzisiaj zdrabki o typowe dla mnie kwocie 30 zł. Zakupiłam zdrabkę Boom. Najnowsza zdrabka za 10 zł, jeszcze wygrane główne są. Zdrabka Lucky za 10, już dawna jest w sprzedaży, ale jeszcze chyba jedna główna są. No i pudełko czekoladek. Pudełko czekoladek, na niego jakoś zaczęliśmy go z powrotem drapać nie tak dawno. Zdarzyło się mi na rywalizacji. Fajna kwota, chyba z 25 zł mi się zwróciło poza kanałem. To nie do wiary, ale wydrapałam w tej zdrapce 50 zł, czyli we wszystkich tych polach 9 były takie same obrazki. Było 50 zł. No i jeżeli, a na pewno oglądacie życiowego doradcę, akurat ma tam rywalizację z drabkową i ktoś u niego występował z tymi zdrabkami pudełko czekoladek i doradca akurat opowiadał, że w Krotoszynie i okolicach trudno znaleźć i nie ma gdzie kupić to pudełko, a wygrane jeszcze są. O tym, że wygrane jeszcze są, też zauważyłam, chyba ich jest jeszcze 6. Mówi tak, zdrabki nie do kupienia, a wygrane jeszcze są, więc gdzie jest te wygrane? No i postanowiłam, że dzisiaj spróbuję poszukać wygranych, chociaż zwrotów. Dobra, pudełko czekoladek. Nasza pachnąca zdrapeczka. Musi być dwa takie same obrazki, jest trudna w drapaniu. Mamy dwa precla. No już zwrot to na pewno mamy. Tam mamy kakao miętowa, tutaj kakao kokos, mamy nugat, trudno się drapie, tutaj mamy kokos migdał, nie muszla, tak? Muszla. Mamy migdał serce, tutaj mamy muszla tiramisu, miętowa. Migdał. Mamy tutaj piernik oraz piernik. Dobra, czyli 3 obrazki i tutaj tak, mamy 5, tutaj mamy 5, no i 5, 15 zł, prawda? 15 zł mamy taką wygraną. Fajnie. Tak, precel tutaj, tak. No, już połowa się zwróciła. Fajnie, dobra. To zdrabka o numerku 19. Nie wiem, czy mogę liczyć na wygraną zdrabce pod numerkiem 20, ale spróbujemy. Co mamy? Precel, czekolada. Mamy nugat, mięta. Mamy tutaj tiramisu, migdał. Tiramisu mięta, mamy migdał mleczna, kakao serce, kokos muszla, kokos nugat, muszla oraz kakao. No, ale nie źle, ponieważ pierwszy wydrapałam 15, to nawet bardzo fajnie. Trudno się drapie, ale ostatnie to pudełko bardzo miłe, to całe miłe zaskoczenie. Dobra, Lucky, bonusie szukamy podkowę, mamy truskawkę. No a nasze liczby wygrywające to jest 17, 23, 32. 33 oraz 26. No i oczywiście szukamy tej naszej siódemeczki. Przypisana do niej kwota mnoży się razy 3. Akurat w taki sposób miałam w tej zdrabce 100 zł. Dobra. Zaczynamy. Co mamy? 13, 38, 31. 34, no tak, trulingi. Dlaczego nie? Kolejny.
9, 19, 45. Najwyższa nasza liczba to jest 33. 46. 8. 42. 2. Czy ta trapka będzie przegrana? 25. Albo daleko, albo trollingi. 18. 49. 47. 24. Dwa ostatnie szanse. 41 oraz 21. No niestety. Niestety. Mamy literki kontrolne różne. No i przechodzimy poprawić wynik dzisiejszego drapania, chociaż połowa już się zwróciła. To też nie jest źle. Może zdrapka... Bum! Premiera u mnie była. Na zero, czyli miałam zwrot. Miałam 30 zł. Dobra, szukamy liczby 7. Mamy monety, gwiazdy oraz koniczyna. Mamy pik, koniczyna, worek. Banan, złoto, korona. Cytryna, garnek, winogrona. Diament, monety, banknoty. Dzwonek, korona, worek. Pik, pomarańcza, bank. Wiśnie, cytryna, winogrona. Arbus, podkowa, pomarańcza. Podkowa, ananas, gwiazda. O, nie za bardzo, tak mi się wydaje, że już nie będzie wygrany. Ale tak samo mówiłam w poprzednim odcinku w brylantach, że tak wygląda, że nic nie będzie. A w końcu było. Mamy serduszko, diament, banany. Mamy jabłko, wiśnie, bank, ananas, arbus, jabłko, steak, garniec oraz dzwonek. Niestety. Literki kontrolne. Ale zgubić siódemkę w takiej zdrabce to jest dość trudno. SM widzę. Dobra. Krótkie podsumowanko. Na dzisiejsze drapania było przeznaczone 30 zł. Dwie zdrabki po 10 zł to było Boom oraz Lucky i dwie zdrabki po 5 zł to było pudełko czekolady. W jednym z tych pudełek wydrapałam 15 zł, co no trochę uratowało mój draping. Nie jest najgorzej, mam do wymianki. Trzeba pomyśleć, trzeba pokombinować, co bym chciała wydrapać w następnym odcinku, a być może coś dołożę i znowu zaryzykuję. Dobra, pozdrawiam od wszystkich z Warszawy. Caluśki. Pa, pa, pa.